Ufundowany przez gminę Polkowice sprzęt o wartości 90 tysięcy złotych trafił do pracowni endoskopowej oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie. Do pracowni endoskopowej trafił wideobronchoskop o wartości blisko 60 tysięcy złotych, a na oddział anestezjologii i intensywnej terapii trzy specjalistyczne materace przeciwodleżynowe o łącznej wartości ponad 30 tysięcy złotych. Wideobronchoskop jest to urządzenie diagnostyczne wykorzystywane w pracowni endoskopowej. Jest on wykorzystywany w celu rozpoznania diagnostycznego głównie nowotworów. Tak? Celem głównym tego sprzętu jest działanie w tym kierunku, natomiast możemy tak naprawdę dzięki temu wideobronchoskopowi szukać przyczyn wszystkich chorób związanych z oszczelami z płucami. Więc bardzo szeroko, poczynając od kaszlu nawet, jesteśmy w stanie dzięki tej diagnostyce stwierdzić, co jest dokładnie przyczyną i dobrać odpowiednie leczenie. Jeżeli chodzi o materace przeciwodleżynowe, otrzymaliśmy trzy sztuki tych materacy. Są to bardzo wysokiej klasy materace, które zgodnie z nazwą prowadzą profilaktykę przeciwodleżynową. Jest to bardzo duży problem na intensywnej terapii z uwagi na to, że pacjenci, którzy tutaj się znajdują, dostają leki, które ograniczają krążenie krwi. I to krążenie krwi ograniczone powoduje, że następują zmiany tkanek miękkich, zaczynając od skóry, obtarcia, i powodują bardzo duże problemy później w leczeniu. Więc materace, te, które otrzymaliśmy, one poprzez różne strefy wentylowania pacjentów są w stanie przeciwdziałać takim właśnie skutkom leczenia farmakologicznego. Podczas uroczystego przekazania sprzętu prezes Domasiewicz dziękował burmistrzowi Wiesławowi Wabikowi za wsparcie. Jest ono na tyle ważne, że lubiński szpital ma duże potrzeby i każda pomoc, zwłaszcza tak wydatna, jest na wagę złota. Potrzeb jest ogromnie dużo, tak? My w tej chwili pracujemy wspólnie z naszym właścicielem nad przebudową szpitala tak naprawdę i zaopatrzeniem go w każdy sprzęt, który jest potrzebny do tego, żeby prowadzić rozwój w lubińskim szpitalu. Mamy takie aspiracje związane z onkologią, które chcemy bardzo rozwijać, i to między innymi ten sprzęt stanowi taki pierwszy krok w tym kierunku w zakresie nowotworów układu oddechowego. Ale poza tym oczywiście istnieją nowotwory leczone chirurgicznie przez nasz oddział chirurgii onkologicznej, ale chcielibyśmy również bardzo mocno zainwestować w chirurgię piersi i leczenie onkologiczne w zakresie ginekologii. Żeby te potrzeby wypełnić, to na pewno potrzebujemy bardzo dużego zainwestowania w diagnostykę. Bardzo dużo jest urządzeń, które w tym elemencie nas mogą wesprzeć. Niemniej jednak leczenie, które jest podejmowane albo jest przy współpracy z ośrodkami zewnętrznymi zajmującymi się chemioterapią bądź radioterapią, a tutaj na miejscu jesteśmy w stanie leczyć tylko i wyłącznie chirurgicznie. Więc wyposażenie bloku operacyjnego jest w tej chwili absolutnym naszym priorytetem. Gmina Polkowice od wielu lat wspiera lubiński szpital, finansując zakup różnego rodzaju sprzętu. Tak duża troska wynika z faktu, że jest to szpital położony najbliżej Polkowic i to właśnie tutaj leczy się największa ilość polkowiczan. Gmina Polkowice wspiera szpital lubiński, szpital na Bema, teraz Regionalne Centrum Zdrowia. Od wielu lat, ale najczęściej właśnie wspieramy takie dwa obszary w szpitalu, jakim jest oddział ginekologiczno-położniczy i noworodkowy, jak i właśnie intensywną terapię. Ja pamiętam taki rok, kiedy kupiliśmy łóżka porodowe, nowe, trzy piękne łóżka porodowe do szpitala, bo poprzednie miały już 40 lat. Ale to są takie fajne rzeczy, takie emocje, ponieważ na tych łóżkach rodziły polkowiczanki później i rodziły się nasze polkowickie dzieci. Dziś wideo bronchoskop i materace przeciwodleżynowe na oddział intensywnej terapii, który to też kilka lat wcześniej wsparliśmy dotacją, gdzie kupiliśmy kompletne stanowisko takie do ratowania życia ludzkiego. Ja przepraszam, nie znam się na tym, ale takie kompletne stanowisko właśnie na oddział intensywnej terapii. Staramy się jakby najpierw
dowiedzieć się od zarządu, od lekarzy, czy od ordynatorów właśnie, jaki sprzęt jest bardzo potrzebny. Wiadomo, że tego sprzętu zawsze trzeba wiele, bo nie jesteśmy jedyną instytucją, która wspiera Szpital Lubiński, a to jest duży szpital, który służy całemu regionowi. Ale ten sprzęt jest bardzo potrzebny. Ja cieszę się, że urządzenie, które dzisiaj oficjalnie przekazaliśmy, już pracuje, już dokonuje badań i wykrywa no niestety różne rzeczy nieprzyjemne dla pacjentów, ale jak powiedział pan prezes, jakby byłoby wcześniej, byłoby na pewno łatwiej diagnozować pewne rzeczy. Dzięki temu, że ono już jest, będzie można wcześniej wykrywać różne dolegliwości u pacjentów. To są potrzebne rzeczy. Ja nie jestem lekarzem, nie znam się na tych urządzeniach, ale jak słyszę, to są bardzo potrzebne rzeczy dla szpitala. Ten na przykład materac przeciwodleżynowy, no niby zwykły materac, a niezwykle ważna rzecz, szczególnie tutaj na oddziale intensywnej terapii, gdzie lekarze, gdzie pielęgniarki ratują naszych najbliższych. No i cieszę się, że ten sprzęt im w tym pomoże. W szpitalach ratowane jest ludzkie życie, dlatego wszelka pomoc niesiona tym placówkom medycznym jest niezwykle istotna i warta podkreślenia.